Wsparcie może być różnego rodzaju. Ja tutaj będę mówiła Państwu też sporo treści mam do przekazania. Niemniej jednak bardzo istotne będą jakby tutaj pytania. Będę się do nich odnosić i chętnie na miarę swoich możliwości oczywiście na nie odpowiadać. Wsparcie informacyjne myślę Państwo dostali też również tutaj w ramach tego cyklu edukacyjnego, tak, wcześniej od lekarzy, od personelu w szpitalu w czasie diagnozy, ale też tutaj to, co zarówno i Magda, i Ela Państwu przedstawiali, jest to jakiś rodzaj wsparcia informacyjnego, czyli te informacja, jak można sobie samemu pomóc w różnych okolicznościach życiowych i w różnych sytuacjach życiowych. Ja będę mówiła głównie o wsparciu emocjonalnym. No, też taka moja rola i taki mój tutaj zawód i to, czym się zajmuję na co dzień. Dlaczego wsparcie jest w ogóle ważne w sytuacji choroby onkologicznej. Państwo tego doświadczają pewnie w różny sposób, no niemniej jednak zazwyczaj jest tak, że choroba onkologiczna jest to długotrwały proces wiążący się z różnymi trudnymi sytuacjami i etapami, począwszy od diagnozy i badań, które zwykle nie są zbyt przyjemne i wymagają od osoby, która jest poddawana tym badaniom, no, różnego trudu, ale też wytrzymałości jakiejś psychicznej, tak emocjonalnej. Fakt, że zwykle trwa to dosyć długo w czasie, czy diagnoza, czy później samo leczenie, jest istotnym czynnikiem, dlatego że my, ludzie, mamy swoje zasoby i swój potencjał, który w sytuacjach długotrwałego kryzysu, czy długotrwałego takiego wystawienia na próbę, no, musimy się liczyć z tym, że nasze możliwości i zasoby też się wyczerpują. Choroba, która trwa długo i jest dotkliwa, zwykle wiąże się z wieloma stratami, tak? To znaczy tracimy nie tylko zdrowie, ale różne inne normalne rzeczy, które do tej pory nas dotyczyły, czy pracę, czy przynajmniej pracę w takiej formie jak do tej pory, czy możliwość spędzania czasu. Często tracimy też ekonomicznie, tak? Czy co za sobą niesie duży poziom stresu zwykle, tak? I my w tej sytuacji musimy sobie próbować poradzić. Ja tutaj napisałam Państwu, że choroba jest sytuacją graniczną. Graniczną to znaczy, że pacjent, który dowiaduje się o tym, że jest to tak poważna choroba, tak, że jest to choroba nowotworowa, jest na takiej cienkiej granicy między życiem a śmiercią. Że ta diagnoza często najczęściej wywołuje takie skojarzenie, tak? I to jest taki moment, to doświadczenie graniczne, taki moment silnie emocjonalny i stresujący, z którym my musimy sobie poradzić. W jaki sposób? No to jest też sprawa indywidualna. Ale być może jest też tak, że nie każdy ma wystarczającą dużą ilość takiego potencjału czy możliwości w sobie, żeby sobie móc poradzić samemu w takiej sytuacji. I dlatego warto w takich sytuacjach korzystać z różnego rodzaju wsparcia. Wsparcie jest ważne nie tylko dla samego pacjenta, ale też dla jego bliskich. Mówi się o tym, to jest takie, wydaje się, dosyć powszechne, że
razem z osobą chorą chorują również jego najbliżsi i ich dotyka choroba w sposób taki emocjonalny. I często jest tak, że w praktyce takiej klinicznej zdarza się, że sami pacjenci dużo lepiej znoszą chorobę niż ich bliscy. I dlatego warto jakby pamiętać o tym i nie pomijać tego, że te osoby, które są najbliżej osób chorujących, które są same wspierające dla tych osób chorujących, też mogą potrzebować wsparcia, może nawet profesjonalnego, tak? Czy tutaj mam na myśli, czy psychologa, czy czasami nawet wsparcie farmakologiczne jest wskazane, po to, żeby móc mieć swoje możliwości i siły na to, żeby pomagać czy wspierać tą najbliższą osobę w tych trudnych chwilach, których no, w danym momencie jest pacjent. Kiedy i dla kogo? No, to jakby ten temat się zazębia, bo tak jak wcześniej powiedziałam, to wsparcie jest wskazane i na każdym etapie leczenia, to znaczy i diagnozy, i leczenia, bo pewne etapy możemy znosić dużo lepiej, a inne gorzej. Bywa tak, że sama diagnoza jest na tyle traumatycznym doświadczeniem, że wtedy potrzebne jest wsparcie takie właśnie psychologiczne, a później często pacjenci sobie radzą, ponieważ na ten początek dostali jakieś wzmocnienie i są w stanie sięgnąć do swoich możliwości, do swojego potencjału, żeby sobie poradzić i zaadaptować się do nowych warunków i do nowej sytuacji. Niemniej jednak warto pamiętać, że to wsparcie jest potrzebne i wskazane na każdym etapie leczenia. I to wsparcie pacjenci otrzymują zarówno od bliskich, na początku zwykle tak jest, że rodzina, przyjaciele, specjaliści, lekarze, inni specjaliści, w tym oczywiście psycholodzy i psychoonkolodzy, jeśli pacjenci czy ich rodziny szukają takiego wsparcia. Chciałam tutaj zaznaczyć, że na oddziałach onkologicznych są psycholodzy. Jakby jest to też taki wymóg NFZ-u i zwykle jest możliwość skorzystania z takiego rodzaju wsparcia i dla pacjentów. No, tam, gdzie ja pracuję, również dla rodzin. Wiem, że to różnie bywa, to jakby to rozwiązania są zależne od no, szpitala, tak, jednostki, w której pacjent się leczy. Tak jak powiedziałam, zarówno i pacjenci, jak i osoby towarzyszące mogą wymagać takiego wsparcia, ale również inne osoby, dla których choroba onkologiczna dotknęła w taki sposób, że ich bliska osoba choruje. To może być i wnuczek, tak, może to być przyjaciel, przyjaciółka, ktoś, kto wyraźnie cierpi z powodu tego, że jego bliska osoba choruje. My w swojej pracy skupiamy się zazwyczaj na pacjentach, tak, bo ich zgłasza się najwięcej w celu zasięgnięcia takiego wsparcia czy terapii, ale nie zapominajmy właśnie o bliskich, którzy muszą często mieć siły i którymi się dzielą ze swoimi najbliższymi, tak, chorymi. Jeśli macie Państwo jakieś pytania i wątpliwości, to zachęcam do pisania tutaj na czacie.
Psycholodzy, psychoonkolodzy zajmują się wsparciem emocjonalnym. I na czym to polega? Przede wszystkim na rozmowie i na takim zbadaniu, jakie są potrzeby pacjenta lub jego bliskich. Dobrze jest, żeby ta rozmowa odbywała się w warunkach bezpiecznych. Obecnie w tych okolicznościach, które mamy, tak, czy należy brać też pod uwagę tą realność, która jest, tak, i ten czas pandemiczny. Pracujemy też zdalnie albo udzielamy porad przez telefon. Także żeby Państwo też mieli taką świadomość, że no to zagrożenie, które jest epidemiologiczne, tak? I zwykle osoby słabsze czy chore jednak się boją i bardzo chronią, tak? I często wybierają to poczucie bezpieczeństwa i niekontaktowanie się z innymi. To jest, myślę sobie, jak najbardziej rozsądne w tych czasach. Natomiast taką pomoc można też uzyskać, tak, korzystając z technologii i tego, że jest taki postęp. I pamiętając o tym, że to spotkanie, no, bezpośrednie może trochę jakby jest innego rodzaju, ale na pewno nie traci na możliwości uzyskania takiego wsparcia. I tutaj myślę o tym, że to, co zrobiła i Magda, i Ela, bardzo ładnie to pokazuje, dlatego że zobaczcie Państwo, jak ktoś chce i ma taki potencjał, taką możliwość, tak, ale przede wszystkim chęci, można poprzez taką formę przekazu również skorzystać. Tak, czy zrelaksować się, odprężyć. Ja tutaj mówię też na własnym doświadczeniu, tak, że te ćwiczenia, które dziewczyny prowadziły, są do wykonania, tak, pomimo tego, że nie jesteśmy w bezpośrednim kontakcie, pomimo że jesteśmy daleko od siebie, to jest to możliwe. I proszę wziąć to pod uwagę. Tutaj odniosę się teraz może do tego, co Wojtek napisał. Jestem 3 miesiące po wycięciu guza nowotworowego w nerce. Na nerce wszystko jest dobrze, a męczą mnie myśli, lęki, budzę się. Druga, trzecia i nie mogę zasnąć. Nie mogę się pozbierać. Oczywiście biegam codziennie 5-6 kilometrów. Staram się pracować nad swoimi emocjami, ale mnie to samo dopada. Najgorsze są poranki, brak chęci, motywacji i sił do działania. W takiej sytuacji, jak Wojtek opisuje, tak, myślę, że wskazane jest wsparcie psychoonkologa, psychologa, po to, żeby obejrzeć, tak, o co tutaj chodzi, tak, co się kryje pod tym, że są takie myśli, że pojawiają się stany lękowe. Psychoonkolog pomaga, tak, w odnalezieniu, tak, i źródła. Każdy z nas jest inny, tak? Ktoś inny może mieć podobne objawy nawet do tych, które ma Wojtek, a przyczyną czy źródłem może być zupełnie coś innego, tak? Czy coś podobnego, ale bardzo indywidualnego. Więc to jest jakby też taka rola psychologa, żeby w rozmowie uchwycić, tak, co jest tym problemem, tak, jaka jest przyczyna, co jest szczególną jakąś trudnością czy lękiem, tak, i jak sobie z nim poradzić. Często jest tak, że w chorobie, która zmienia życie, tak, czy zmienia normalny rytm, nawet jeśli się staramy wrócić do jakiejś normalności, często jest tak, że nie możemy wrócić do takiego stanu psychofizycznego, jak przed diagnozą. I tutaj pojawia się taki wątek związany z tym, jak żyć z tym, co jest. Tak, jak zaakceptować sytuację i te ograniczenia, które choroba spowodowała. Jak się cieszyć życiem pomimo wszystko? Tak, jak z niego korzystać?
My w swojej pracy odwołujemy się do potencjału i do zasobów, które każdy z nas ma. Często jest tak, że w takiej sytuacji właśnie kryzysowej, bardzo dużego stresu, napięcia, dużej ilości zmian, tak, które się dzieją w naszym życiu, my jakby tracimy taki dostęp do tego, co mamy w sobie i do tego, co może nam pomóc. Rozmowy z psychologiem, z psychoonkologiem pomagają poradzić sobie, tak? To taki jest cel, z emocjami, które nas zalewają, tak? Które nam nie pomagają, nie pozwalają jakby myśleć racjonalnie, czy odrywają nas od takiej naszej części racjonalnej. Tych emocji nie należy pomijać, lekceważyć, bagatelizować. One są i o czymś nam mówią. Każda z tych emocji, które Państwo przeżywacie, jest jakimś źródłem informacji. I w czasie rozmowy z psychologiem, z psychoonkologiem szukamy wspólnie. Psycholog też nie wie, tak, co trapi pacjenta, tak, co jest pod spodem. To jest taki, ta rozmowa jest takim wspólnym badaniem i próbą odnalezienia jakby tego sedna i tego, w jaki sposób można pomóc. Niewątpliwie sama rozmowa pomaga w takim usystematyzowaniu trochę, tak? Czy odreagowaniu na nagromadzonych emocji i próbie takiego rozumienia, tak? Poddania rozumieniu tego, co się w nas dzieje. Po to, żeby zaakceptować stan rzeczy, jaki jest po diagnozie, w trakcie leczenia, tak, w związku z tymi ograniczeniami, które też daje choroba, wcale nie jest takie proste i to te osoby, które są chore, dobrze to rozumieją, tak, z czym należy się zmierzyć, jak trudno jest, tak, jak nie można tego, jak to życie się zmienia na niekorzyść, tak, czy w takim przeżyciu osoby chorej często jest doświadczenie bardzo wielu strat, tak? I normalności, zdrowia fizycznego, psychicznego, tak? Bycia w jakichś rolach społecznych, tak? Że to wszystko bardzo się może zmienić i nie dość, że trzeba sobie poradzić z chorobą i z leczeniem, tak? To jeszcze z tymi stratami, które nas dotykają. Sama i diagnoza, to myślę sobie, że też w odniesieniu do tego, co Wojtek napisał, i leczenie, tak, ma prawo budzić stany lękowe. Tak, i często się mówi o tym, że sama choroba onkologiczna jest czymś, z czym trzeba sobie, no sztuką jest, żeby sobie poradzić emocjonalnie i pomimo przeżywanego niepokoju, tak móc żyć normalnie. I ja takie mam, odnoszę wrażenie, że właśnie Wojtek próbuje to robić, tak, czy przeżywa jakiś rodzaj niepokojów, obaw, tak, które go wybudzają w nocy, ale stara się żyć normalnie, tak, czyli biega, stara się odreagować, tak, gdzieś prowadzi taki tryb życia, który mógłby poradzić, powoduje, że tak, może jest łatwiej radzić sobie z emocjami. I pewnie tak jest, bo gdyby poddać się takim stanom lękowym, tak, to wtedy nie robić z tym nic, tak, to wtedy jakby ten stan psychiczny może się po prostu pogarszać. Natomiast wtedy, kiedy mamy możliwości i chcemy, mamy pomysły, robimy coś, a jednak nie ma takiego skutku oczekiwanego, wtedy może warto pomyśleć o wsparciu takim
no, profesjonalnym, tak, żeby przynajmniej spróbować i zobaczyć, tak, czy to będzie pomocne. Psychoonkolodzy działają w takim kierunku, tak, żeby wesprzeć zasoby pacjenta, tak, czy też zbudować nowe zasoby. Właśnie między innymi to, co tutaj pokazały nam Magda i Ela, to może być dla kogoś coś nowego, ale to jest właśnie budowanie zasobów, tak, czy budowanie czegoś, co może być pomocne, wspierające, co może odrywać od takiego trudnego w danym momencie stanu psychicznego, co może przeważać tą szalę tak, że jest na przykład tylko źle albo tylko trudno i mogą się, im częściej się będą pojawiały takie momenty i pozytywne emocje, tym łatwiej nam będzie w ciągu dnia funkcjonować, tak jak będzie większa różnorodność przeżyć, odczuć, emocji, tak, to mówię o tym, o tej różnorodności, bo nie chodzi o to, żeby też właśnie pomijać te przykre emocje i stany, żeby je odsuwać od siebie i nie zauważać. Należy je zauważać, uszanować, brać pod uwagę. To jest jakaś część tak moja, tak, że ja jestem smutna, że się boję, ale jednocześnie jak wyjrzę przez okno, to nawiązując do tych ćwiczeń, tak, i zobaczę to drzewo, które jest przede mną, no to mogę poczuć coś przyjemnego, jakąś radość, tak, i to nie niweluje, to nie chodzi o to, że to odbiera inne przeżycia, tak, czy je zastępuje, ale żeby zobaczyć, że są różnego rodzaju przeżycia w danym dniu, tak, i ten dzień może też mieć inny odcień, nie tylko powiedzmy lęku, czy smutku, czy przerażenia. Tym, co jest takie wzmacniające, tak, no to jest właśnie też to poczucie budowania poczucia własnej wartości, sprawczości, te różnego rodzaju ćwiczenia dają takie poczucie sprawczości, bo mogę coś zrobić dla siebie. W sytuacji stanów lękowych i takich stanów depresyjnych właśnie psycholodzy też właśnie zajmują się tym, żeby nauczyć różnych technik, które pomogą sobie samemu radzić, tak? No bo powiedzmy te spotkania mogą być raz na jakiś czas z psychologiem, ale no Państwo musicie sobie radzić na co dzień, tak, z tym, z czym się zmagacie. I temu służą właśnie różne techniki, takie, które tutaj Państwo dzisiaj, których mogliście dzisiaj doświadczyć, zobaczyć, ale też są różnego rodzaju techniki relaksacyjne, techniki właśnie oddechowe, które pomagają w tym, żeby obniżyć poziom lęku, napięcia i redukują w efekcie poziom stresu, tak? Czy takie przekierowanie uwagi na coś pozytywnego, na coś innego, używanie własnej kreatywności. Jeśli tylko Państwo mają chęć, a tak sobie myślę, że te osoby, które tutaj zapisały się, uczestniczą w tym wydarzeniu, to szukają dla siebie pomocy, jakiegoś wsparcia, tak? I to jest Państwa potencjał, tak? To dobrze jakby o sobie też myśleć w ten sposób i pamiętać, tak? No, jeśli Państwo chcecie, szukacie, to w coś, na coś traficie, co Wam odpowiada, tak? I co jest takie, może być kojące albo pomocne w danym momencie. Tutaj pisze Ania, Wojtek, jeszcze najgorsze są poranki, brak chęci, motywacji do działania. Ania pisze,
Anna, podziw, biegać tyle kilometrów po 3 miesiącach od operacji, tak, no, to pokazuje motywację i chęć, tak, żeby wydobyć się z jakiegoś stanu takiego niepożądanego. Tak. Ja jestem 4 lata po, a łapię zmęczenie w ciągu dnia i to wzbudza emocje i przypomina, czy wszystko jest ok. Tak? Czy, no właśnie, to Anna pisze o tym, że gdy pojawia się zmęczenie, które w innych okolicznościach może by zbagatelizowała, tak? A tutaj pojawiają się emocje, jak rozumiem, pewnie jakiś niepokój czy lęk dotyczący tego, czy wszystko jest ok, tak? Czy ta choroba, czy to nie jest jakiś objaw, tak? I to jest, myślę, coś, co jest typowym zmaganiem się pacjenta onkologicznego, pacjenta z chorobą nowotworową, tak, że pojawia się jakiś objaw i się zastanawiamy od razu, o co chodzi, tak, czy wszystko jest w porządku i tutaj mamy na myśli naszą chorobę onkologiczną, tak, a nie inne choroby. Jakieś objawy somatyczne, tak, wywołują lęk i mają prawo, tak? To żebyście Państwo też jakoś tak wiedzieli o tym, że jest to zupełnie naturalna reakcja, bo tego się właśnie, to jest największym źródłem lęku. Tylko myślę sobie, że jest ważne, żeby jakby w tym się nie zatracić, tak? Że ten lęk, niepokój gdzieś być może zawsze będzie Państwu towarzyszył z tyłu głowy, tak? Czy osobom chorym. Czy każdy jakiś objaw niepokojący będzie nasuwał taką myśl, tak? Czy to nie jest znowu powrót do, czy pogorszenie mojego stanu zdrowia w związku z chorobą nowotworową. I tutaj no, warto to obserwować też pod takim kątem, znaczy nie bagatelizować tych objawów, tak? I to jest ważne, żeby o siebie dbać i jakby na przykład nie omijać wizyt lekarskich, tak? Czy badań. Natomiast też jeśli ten obserwujemy o siebie, że boimy się wszystkiego, tak, co się w naszym ciele dzieje, to już jest jakiś objaw niepokojący, tak? Pokazujący, że jest tego nadmiar. I może właśnie wtedy warto pomyśleć o tym, żeby z kimś o tym porozmawiać, o tym, żeby poszukać pomocy. Tutaj właściwie chciałam Państwu powiedzieć o tym, kiedy należy poszukać dla siebie pomocy, tak, kiedy zapala się ta czerwona lampka u siebie lub u osób bliskich, którym towarzyszymy w chorobie. Każdy z nas wie, jaki jest nasz stan normalny, tak, czy kiedy to jest to poczucie, kiedy radzimy sobie ze stresami, które nas dotykają, my to czujemy, albo czujemy, kiedy jest no, za dużo, kiedy jest za trudno. Tak? I tutaj każdy z nas może sobie jakby sam no, zwracać na to uwagę, sam sobie odpowiadać na to pytanie. Myślę sobie, że też takie techniki uważności, to co tutaj dzisiaj Państwo doświadczyliście, takiego reflektowania się, a co ja myślę o tym, tak, a jak ja, czy ja siebie akceptuję, czy siebie nie akceptuję, to jest takie rozpoznawanie samego siebie, tak? I takie tutaj chyba Magda o tym powiedziała, tak? Że to jest takie uczenie się samego siebie, może innymi słowami to powiedziałaś, ale to jest bardzo ważne, tak? Żeby
móc lepiej siebie poznać i lepiej siebie znać. To poznanie samego siebie prowadzi w efekcie do tego, że jesteśmy w stanie też rozpoznać, czego my potrzebujemy i w jakim momencie. I to jest, myślę, też jakoś niezwykle cenne. Ja tutaj wyszczególniłam Państwu tak to, kiedy warto jakby zastanowić się, pomyśleć o tym, że to wsparcie takie profesjonalne jest potrzebne, bo pewnie Państwo otrzymujecie wsparcie różne, tak, ze strony bliskich, przyjaciół, czasami takie duchowe wsparcie, czasami właśnie od lekarzy, czy chociażby tutaj w takich psychoedukacyjnych, tak, warsztatach. Tutaj widzę, że Wojtek właśnie docenia, tak? Dziękuję bardzo, super, że są takie spotkania, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Ja myślę bardzo podobnie, także to, że możemy tutaj się spotkać i przekazać jakąś wiedzę i informację, jest czymś, co jest rodzajem wsparcia dla Państwa. I co może też podsuwać różne pomysły, jak sobie samemu radzić, ale też właśnie kiedy skorzystać z pomocy. Wracając do tego, kiedy należy skorzystać z pomocy psychologicznej, kiedy są takie wskazania, tak? Kiedy ja po prostu, ja powiedzmy powiedziałabym, że warto, tak? Czy należy, czy są wskazania, albo jest zalecana taka pomoc. Kiedy Państwo czujecie przytłoczenie sytuacją zdrowotną i pojawiającymi się emocjami. Przytłoczenie to znaczy, że takie uczucie, że tego jest za dużo, że ja sobie nie poradzę, albo jak ja mam sobie poradzić, tak? Czy to pytanie, jak ja mam sobie poradzić, no może być otwierające do poszukiwań, ale jeśli ich nie znajdujemy, tak, to może warto popytać innych, tak, albo zdać się trochę na innych, albo właśnie poszukać pomocy. Wtedy, gdy mamy takie uczucie wielkiego smutku i wydaje nam się, że nie przejdziemy przez leczenie, czy przez to, w czym jesteśmy w danym momencie, tak? Czy powiedzmy badania są przed nami, które są bardzo trudne emocjonalnie dla nas do zniesienia. Kiedy pojawia się uczucie lęku, paniki, to są takie stany, lęk, panika, no tutaj Wojtek o tym napisał, jest to stan takiego bardzo dużego cierpienia. I lęk też odbiera możliwość i normalnego życia, i cieszenia się tym, czym można się cieszyć pomimo sytuacji zdrowotnej, w której jesteśmy. Czy mówię o tym dlatego, że z lękiem można sobie poradzić, czyli z lękiem można pracować i z psychologiem, psychonkologiem i za pomocą różnego rodzaju ćwiczeń. Tutaj to, co Państwo zobaczyliście dzisiaj, ale też są różnego rodzaju właśnie ćwiczenia relaksacyjne, z wizualizacją oddechowe, które pomagają w tym, żeby sobie radzić z lękiem, z tym uczuciem i które w efekcie i praktykując te ćwiczenia poprawiają jakość życia, tak? Czy pomagają w tym, żeby oswoić lęki, tak? I wiecie Państwo, są różne natężenie, tak? Panika to już jest taki poziom lęku, którego nie jesteśmy w stanie niemal znieść, tak? Tu już wtedy potrzebujemy pomocy. Ale są, wcześniej jest lęk, wcześniej obawa, niepokój, tak? I jest ta gradacja uczuć, tak? Inaczej się czujemy, jak jesteśmy w bardzo silnym lęku, a inaczej, jak jesteśmy w niepokoju, tak? Jeśli potrafimy za pomocą, no właśnie, czy ćwiczeń, czy rozmów, tak? Czy takiego rozumienia samego siebie, wyjść z takiego stanu silnego lęku do uczucia niepokoju czy obawy, tak? To jest
ogromny i wysiłek ze strony państwa, ale też bardzo duża zmiana na korzyść, tak? Czy z jakimś niepokojem, obawą możemy sobie poradzić i z tym żyć, a już z bardzo silnym lękiem żyjemy w cierpieniu, tak? I w takim poczuciu, że jesteśmy dręczeni. To, co tutaj Wojtek napisał wcześniej, tak, że ten lęk powoduje na przykład bezsenność, tak, prowadzi do tego, że nie możemy spać, funkcjonować normalnie. Jak nie możemy spać, zobaczcie Państwo, tutaj kłopoty ze snem są jednym z tych objawów, które wypisałam, dlatego że sen jest bardzo ważny i w czasie leczenia, i w czasie. No, dla ludzi zdrowych oczywiście też, jak najbardziej, ale powiedzmy, zobaczcie Państwo, że jesteśmy sobie w stanie może poradzić, jak mamy jedną, dwie noce nieprzespane, ale jeśli to jest notoryczne, to to nas osłabia, tak? Czy nawarstwia się zmęczenie, a my lecząc się, tak? Czy podejmując trud dnia codziennego w chorobie, musimy się regenerować, tak? Osoby, które się leczą onkologicznie, wymagają dużo więcej regeneracji takiego jakby takich procesów regeneracyjnych niż wcześniej, jak byli zdrowi. I warto jest pamiętać, że sen trwający mniej niż 4 godziny, czyli taki sen ciągły, tak, minimum 4 godziny, dlatego że w ciągu 4 godzin zachodzą te wszystkie procesy regeneracyjne, które pozwalają nam się odbudować. Jeśli to nie zachodzi, to jeśli to się dzieje sporadycznie, tak, to może nie jest to kłopot, tak, ale wtedy, kiedy to się powtarza i jest stałe, to warto na to zwrócić uwagę i próbować szukać pomocy, jakiegoś wsparcia tutaj dla siebie. Często jest też tak, że sami możemy nie zauważać, że coś jest z nami nie tak. I nasi bliscy mogą nam o tym mówić, i zachęcam Państwa do tego, żeby tego nie bagatelizować, tylko jakoś tak brać właśnie pod uwagę. Czy tak się sobie przyjrzeć, tak? Czy jak właśnie ktoś mówi, że jesteś bardzo poirytowany, tak? Że bardziej się złościsz niż zwykle, nie można z tobą pogadać normalnie, tak? To żeby tak spróbować się temu przyjrzeć, czy rzeczywiście tak jest i w jakich okolicznościach, bo może te osoby mówią o tym, bo się też o nas niepokoją, tak? I martwią, tak? Że skoro nie wytrzymujemy, tak? I się rozzłaszczamy łatwo, to znaczy, że jest nam bardzo trudno i to świadczy o jakimś poziomie też cierpienia naszego. Taki złość, irytacja, wyrażanie gniewu też jest często objawem depresji. Nie tylko smutek czy lęk, ale właśnie też takie zachowania, których wcześniej u siebie nie obserwowaliśmy, tak? Czy czasami pacjenci mówią o tym, że ja się tak zmieniłem, tak? Nigdy taki nie byłem, a teraz wszystko mnie drażni, łatwo wybucham, ja tego nie chcę, ale to się dzieje. I to pokazuje, to pokazuje taką utratę jakby kontroli nad własnymi emocjami, tak? Że nie reagujemy tak, jakbyśmy chcieli, czy nie reagujemy tak jak zwykle. Co często jest trudne i dla otoczenia, ale też dla samego pacjenta, tak? Że on tak się zachowuje, musi sobie później radzić, nie wiem, z poczuciem winy, czy z tym, że nie jest w stanie się opanować. W chorobie onkologicznej pojawiają się różnego rodzaju też somatyczne dolegliwości, tak jak tutaj pani Anna pisała o tym zmęczeniu, tak? I wtedy za tym zmęczeniem idzie taka myśl, czy to jest normalne, czy nienormalne, tak? Jak nienormalne, to o co chodzi? Ale właśnie jeśli sobie radzimy z tym, co się z nami dzieje, no, mamy swoje te środki zaradcze, które mamy i nam wystarczają, no to może jesteśmy w stanie sobie sami jakby zaspokoić, poradzić, tak? Ale jeśli
jest tego za dużo, zwłaszcza jeśli pojawiają się bóle, które no, są objawem takim, który jest jednak bardzo niszczący psychicznie. Wtedy warto, czy inne objawy somatyczne, takie trudne dla chorego, warto wtedy też się zgłosić o pomoc. Czyli to też jest powód, tak? Czy ból i jakieś inne objawy somatyczne, z którymi sobie nie radzimy. To też jest powód, żeby porozmawiać z psychoonkologiem, tak? I na ile tutaj możemy szukać jakiejś pomocy czy wsparcia. Ja tutaj napisałam też o trudności z podejmowaniem nawet najprostszych decyzji, tak? Bo to się wiąże z takim poczuciem bezradności, ale też takiego poczucia, że sobie samemu nie poradzę. Tak, to czy takie dalej uczucie rozpaczy, bezsilności, zastanawianie się, czy jest sens dalej się leczyć. To są takie objawy, czy takie myśli, jeśli się pojawiają, świadczą o tym, że jesteście Państwo przeciążeni, że czegoś jest za dużo i jest potrzebna wtedy ta pomoc specjalisty. Tak, że są to takie sygnały, że trudno sobie poradzić samemu. Ale to nie znaczy, że nie można sobie poradzić, tak? Tylko może trzeba sięgnąć po wsparcie, które no, może też zmienić. Ja nie chcę powiedzieć, że tutaj może to się odwrócić, tak? Czy że w ogóle na przykład nie będzie lęku, czy zmęczenia, czy bólu. To raczej jest taka praca nad tym, żeby te objawy czy te trudności, które są, zminimalizować, tak? Czyli doprowadzić do takiego stanu, w którym dana osoba jest w stanie to sama sobie z tym poradzić, tak? Czy jest w stanie to wytrzymywać i mieć takie poczucie, że funkcjonuje dobrze, tak? Czy jakość życia się poprawiła. No, niewątpliwie takie myślenie o chorobie i śmierci no, nie jest korzystne, tak? Czy to sami Państwo możecie rozumieć, że to w ogóle nie pomaga, tak? No, wiadomo, że jak ktoś zachorował na chorobę onkologiczną, no to jest chory i że kiedyś umrze, jak każdy, tak? I stałe myślenie o tym no, nie prowadzi do niczego dobrego, tylko do pogarszania się takiego stanu ogólnego psychofizycznego, tak, że wtedy możemy być bardzo czujni i uważni na różne dolegliwości i trudności też takie fizyczne i w swoim własnym przeżyciu one są takie bardzo silne, tak, czy możemy je przeżywać i wyszczególniać też nadmiarowo. Wtedy, kiedy pojawiają się zaburzenia jedzenia, ja wiem, że w trakcie leczenia, tak, u pacjentów no, są różnego rodzaju trudności z apetytem, albo za duży, albo za mały, albo wcale, tak, i na różnych etapach leczenia to różnie wygląda i coś w danym momencie może być normalne, na przykład brak apetytu, tak, ale jeśli to się wydłuża, to może to być objaw niepokojący, tak, czy też związany nie tylko z takim stanem fizycznym, ale też z psychicznym. Tak, i tutaj też jakby próbujemy pracować z tym, tak, i szukać możliwości poradzenia sobie, tak? Też ten aspekt jedzenia i jest związany z regeneracją i tym, żeby móc przetrwać w ogóle leczenie i trudny czas związany z chorobą. Jeśli Państwo zauważacie też konflikty, które pojawiają się w rodzinie, czy takie uczucie, że są problemy, które są niemożliwe do rozwiązania, tak? To może pokazywać, że za dużo jest negatywnych emocji, nie tylko w samej osobie chorej, tak? Ale i też udziela się to bliskim,
rodzinie, domownikom, tak? I wtedy może pojawiać się to uczucie przytłoczenia i prowadzić do eskalacji konfliktów. Czasami brak dobrej komunikacji między bliskimi, tak? Albo próba takiego wsparcia, które jest nietrafione, prowadzi też do konfliktów, to znaczy ktoś ma bardzo dobre intencje i chce pomagać, ale robi to w sposób niewłaściwy, tak, dla danej osoby, bo może dla kogoś innego to byłby właściwy sposób. Więc to, co Państwu mówiłam wcześniej, że praca psychonkologa też polega na tym, żeby wybadać razem z pacjentem, jakie są potrzeby danej osoby, czego ona chce, czego nie chce, co jej pomaga, co jej nie pomaga. To jest poszukiwanie różnych metod, które są pomocne. Każdy z nas jest inny i każdemu coś innego może służyć. Tak? I to jest takie wspólne poszukiwanie tego, co może być pomocne i co może być odbierane jako wsparcie dla danej osoby. Tutaj odniosę się do tego, co piszecie Państwo. Wanda napisała: odczuwam nagłe wybuchy gorąca, a później zimne. Nie wiem, czy ze względu na zażywanie tabletek hormonalnych po raku piersi, czy z powodu emocji. Tak pomyślałam, że i jeden powód może być trafiony, i drugi. To znaczy te tabletki hormonalne dają różne skutki uboczne, między innymi to, co pisze pani Wanda, ale bywa tak, że jeśli jest nadmiar silnych emocji, też możemy mieć uczucie gorąca lub zimna. W sytuacji tabletek hormonalnych ja bym porozmawiała w takiej sytuacji z lekarzem. Tak, czy to, co pani czuje, jest adekwatne, czy nie jest nadmiarowe, czy poszukałabym takich informacji u specjalisty po to, żeby też mieć jasność. Tutaj na samym początku powiedziałam Państwu o wsparciu informacyjnym i ja myślę, że to jest niezwykle ważne w chorobach onkologicznych, dlatego że informacje, czyli taka świadomość, na przykład dotycząca tych tabletek hormonalnych, które pani przyjmuje, daje wtedy większą jasność, tak? I jeśli wiemy, że ten objaw jest spowodowany lekami, leczeniem, tak, to nie wywołuje to już w nas takiego lęku, niepokoju. Musimy to znieść, tak? Czy to jest bardzo niekomfortowe. Musimy sobie poradzić z tym, że tak się dzieje, ale obniża się ten poziom lęku, napięcia związanego z tym, że to jest coś nie wiadomo co, tak? Czy nie idziemy w kierunku lękowym, tylko mamy tą informację, możemy sobie w różny sposób poradzić z tym, też tak myślowo, tak? Czy za pomocą poczucia humoru, czy jakoś się złościć na to, tak? Ale że tak jest, ale jeśli wiemy, że to jest efekt leczenia, to jesteśmy w stanie pewnie to inaczej przyjąć, niż byłoby to coś nowego i niepokojącego nas. Wojtek pisze: u mnie jeszcze doszła mała nerwówka, bo też nie palę 3 miesiące, moje świadome postanowienie. A no właśnie, to jest bardzo może ważne, ale też bardzo duże wyzwanie, rzucanie nałogu, tak, nikotyny, i wiąże się rzeczywiście z napięciem i dobrze jest obserwować samego siebie. To, czego Państwo tutaj doświadczyliście, tych ćwiczeń, to jest właśnie nakierowanie na siebie i na to, co się z nami dzieje, jak o tym myślimy, co czujemy. I przy odzwyczajaniu od nikotyny mogą się pojawiać stany takiej nerwowości. Zwykle się to dzieje. I należy też o tym w taki sposób myśleć: aha, teraz to się dzieje, to jest coś normalnego, jak ja mam sobie z tym poradzić, tak? Czyli szukać tutaj dla siebie jakiejś pomocy, która będzie trafiona, tak? Czy
Tutaj można być kreatywnym co do tego. Z czasem to, co jest pocieszające, że z czasem to będzie się zmniejszało. Ja chciałam jeszcze Państwu powiedzieć o tym, że to, o czym ja powiedziałam, że to są wskazania do skorzystania z pomocy psychoonkologa, ale też zachęcam o takiej wiedzy, świadomości i daniu sobie prawa do tego, żeby w sytuacjach, kiedy te objawy są bardzo silne, i nie możemy sobie z nim poradzić, żeby też dopuszczać takie wsparcie farmakologiczne, tak? Najlepiej wtedy skonsultować się z lekarzem, psychiatrą, żeby uzyskać fachową pomoc i żeby to leczenie było trafione. Ale jakby zachęcam do korzystania z tego rodzaju formy pomocy, bo ona może być bardzo wspierająca. Jest to też forma wsparcia w sytuacji kryzysowej. Jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, gdzie uzyskać wsparcie psychoonkologa. Tak jak wcześniej powiedziałam, w szpitalach na oddziałach onkologicznych pracują psychoonkolodzy, w poradniach zdrowia psychicznego w miejscach zamieszkania, to w ramach NFZ-u, ale też różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia zajmujące się wspieraniem pacjentów i ich rodzin. No, między innymi tutaj jesteśmy z powodu tego, tak, że ta fundacja podejmuje takie kroki, które mają poszerzyć wiedzę, świadomość, ale też być wspierające. Tak, i warto poszukiwać dla siebie tego rodzaju form pomocy. To ja miałam tak skończyć mniej więcej 19:25. Liczę, że mi się udało. Dziękuję Państwu za uwagę i za wpisy, które były i są cenne. I jakby zachęcam tutaj do korzystania z tego rodzaju form pomocy. Także dziękuję bardzo.